Pozwolę sobie tutaj przytoczyć przykład jednego z najwybitniejszych tworzących w XXI wieku artystów. Facet nazywał się Ronaldo de Assis Moreira, ksywkę miał Ronaldinho Gaucho, tworzył głównie w Barcelonie. No, jego twórczość polegała głównie na wykonywaniu spektakularnych driblingów, które kompromitowały próbujących go powstrzymać obrońców. Facet był w tym, co robił, bardzo bezczelny, patrzył w jedną stronę, biegł w drugą. Takie, prawda, psychiczne, umysłowe gierki pozwalały mu w osiągnięciu rezultatów, ale i nogę miał ułożoną w bardzo specyficzny sposób, chociaż te zwody były często podobne, obrońcy mniej więcej wiedzieli, czego należy się po Ronaldinho spodziewać i tak nie potrafili go powstrzymać. Skąd ta umiejętność Ronaldinho się wzięło? No, zakładam, że trudno byłoby to opisać, bo są pewne nawyki, które się nabiera już w dzieciństwie, zwłaszcza grając w piłkę. Natomiast istnieje taka dziennikarska kalka, trudno ocenić, na ile ona ma coś wspólnego z rzeczywistością, albo właśnie bardzo łatwo ocenić. Otóż mówiło się wiele razy, że Ronaldinho gra w taki, a nie w inny sposób, ponieważ za młodu, dorastając w brazylijskiej faweli, trenował dribbling z psem. Tymczasem ja mniej więcej wiem, jak wygląda pies, mniej więcej wiem, jak wygląda piłka nożna i wydaje mi się z dużą dozą prawdopodobieństwa, że nie da się grać w piłkę nożną z psem, a jeżeli pies byłby tak uzdolniony, to myślę, że są doskonałe sposoby, ażeby tego psa skapitalizować. To szybciej, aniżeli, prawda, wykształcić pełnowartościowego piłkarza. Z mówieniem na temat moich motywacji odnośnie pisania wierszy jest bardzo podobnie, gdyż mogę ułożyć sobie jakąś historię. Ta historia może mieć początek, może mieć koniec, może mieć konstrukcję wskazującą na to, że faktycznie wierzę w to, co mówię i że jestem do tego przekonany, ale ja przekonany nie jestem.